Witajcie, Tu Walas, polski gość od zabawek. Zapraszam was na moją nową wideo recenzję. Dziś powracamy do tematyki moich małych kocyków i ta recenzja będzie o tyle ciekawa, że dzięki temu zestawowi będziemy mogli też poczuć się jak władca pieścieni. Może niekoniecznie tych pieścieni, ale mimo wszystko jakichś pieścieni. Na zestaw bowiem jest serii My Little Pony Friendship is Magic Rainbow Power. I na pierwszy rzut oka mamy tu do czynienia ze zwykłymi figurkami z tajemniczych zaszatek przyczepionymi do pierścieni. Dokładnie na to to wygląda. I jest to o tyle ciekawe, że. Tak, mamy tutaj napisy w kilku językach, także po polsku. I nie jest to produkt Hasbro. No dobra, Hasbro udzieliło na to licencji. Ale faktycznym producentem jest firma Premium Toys z Hongkongu, a z kolei do Europy sprowadziła to firma Micro Trading AS z Czech. Także mamy tu prawdziwy filmowy miszmasz. I jak widzicie, w skład zestawu wchodzi też takie małe pudełeczko, do którego, jak sądzę, pięścię się zmieści. Także jest to dla mnie naprawdę ciekawe i intryguje mnie, co znajdziemy w środku. Zaczynajmy! No, i faktycznie w środku saszetki znajduje się takie oto pudełeczko z przezroczystego plastiku z ruchomą rączką, i już po samym kolorze mogłem przewidzieć, że w środku będzie Reality. Z czym nie mam najmniejszego problemu. I tu mamy logo My Little Pony. Bardzo ładny nadruk, nie naklejka. Ciekawe, kiedy to się zetrze. 2013 Hasbro, tak. I to się pewnie otwiera. Tak! I w środku znajdziemy pierścień i figurkę. A oto Rarity. I pierwsze co rzuciło mi się w oczy to to jak jest mała, gdy saszetka była jeszcze zamknięta. Zastanawiałem się jaki będzie tego rozmiar. Myślałem, że to będzie rozmiaru normalnej saszetkowej figurki, ale nie. Jest to trochę mniejsze. Pewnie żeby mieścić się w pudełku już razem z pieścieniem. I Wygląda to na pierwszy rzut oka całkiem przyzwoicie, choć widzę tu parę rzeczy, które nic o mnie dziwią. Na przykład to, że reality jest taka bardziej szara niż czysto biała. Jej znaczek oczywiście jest tylko z jednej strony to już tradycja. I jest takim średniej jakości nadrukiem. Pewnie to się jakieś długo zetrze. Tak samo nie wiem. Wszystko, co jest tutaj pomalowane, wygląda, jakby było pokryte jakby cienką warstwą pyłu gipsowego, ale faktycznie nie jest. Nic mi tutaj nie zostaje na palcu. Po prostu takie robi wrażenie. Tu widzimy małe pęknięcia w formie plastiku. I e, z jakiegoś powodu mamy tu też różowe pasemka. Tak na grzywie, jak i na ogonie. Wydaje mi się, że być może być może mamy tu bardzo subtelną Aluzje co do tego, tutaj w obramowaniu, ale to jest tylko chyba złudzenie optyczne. Także dziwny, niepasujący do Reality element. Tak samo, yy, gdzie jest jej róg? I co ważniejsze, czemu ma takie wielkie uszy? Tak, teraz to bardziej mi przypomina osiołka z Pinokia. Yy, dziwne. I jej oczy są nieźle pomalowane, ale ogólnie wrażenie całej tej figury jest takie dziwne. Dobra, widzimy, że to jest Reality, ale jednocześnie. Nie jest to jakby reality. No, przynajmniej mogę tu znaleźć jeden znajomy element. Port w nodze na dodatkowe akcesoria, w tym przypadku na pierścień. A sam pierścień to bardzo prosta, pastelowo-niebieska konstrukcja. Wydaje mi się wykonana z twardej gumy. Jak widzicie tutaj mamy przerwę, tak, żeby to się mogło rozszerzać, bo w konfiguracji podstawowej ledwo mi się to mieści na paluszek. Oczywiście wiem, że to jest kiwań do dziewczynek, które mają pewnie ręce z dwa razy mniejsze ode mnie, ale mimo wszystko, jeśli ktoś starszy ma ochotę założyć taki pięście, jeśli czuje taką potrzebę, to jak najbardziej może. O, i już. Jak ktoś chce, to może. I tutaj montujemy naszego kucyka. Właśnie. Tak. I już naprawdę stylowy pierścień ze stylowym kucykiem jest gotowy. Nic tylko założyć oddział stylowej latarni. Albo kucykowej latarni? Nie wiem. W każdym razie <gryw> nie wiem co o tym myśleć. Jasne, dla małych dziewczynek to może być fajne, ale komukolwiek innemu bym raczej nie polecał zakładania tego, bo raz... Jak widzicie, dęda się to. Przy tej przerwie to po prostu łatwo zrzucić, jeśli ktoś naprawdę chce. No a poza tym, z czymś takim trudno włożyć rękę w kieszeń, czy w ogóle podać komuś rękę z czymś takim. No mówię, pewnie jak jesteście małą dziewczynką, to to ma dużo sensu, jak jest się podrosną facetem, na przykład mną, to już trochę mniej. No i nadszedł czas na porównania. Tutaj, w tym miejscu widzimy naszą prawie reality. Tu widzimy saszetkową t tu widzimy saszetkową przezroczystą Pinkie Pie, tu widzimy S.H. Figuarts Super Mario, a tu widzimy robota z nadchodzącej recenzji Transformers Robots in Disguise Deluxe Hightower. I oczywiście nie mogło zabraknąć powszechnej puszki picia i potężnych dwóch złotych. Podsumowując, jeśli należycie do kategorii odbiorców Mała Dziewczynka to być może ten zestaw przypadnie Wam do gustu. Ale jeśli jesteście kimś innym, to myślę, że możecie go sobie spokojnie darować. Jest to niewątpliwie ciekawostka, ale taka, na którą można patrzeć, a niekoniecznie ją kupować. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu, trzymajcie się!